barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 roku. Paragraf 1 ustala się naszym obowiązkiem zadań w ramach tych środków na rok 2013. I to jest zadanie numer 1. Budowa podjazdu dla usług przy szkole podstawowej numer 48 od strony parkingu. To radni zbieram wnioskowali, to jest wniosek szkoły. Dalej, wykonanie barierki przy schodach w rejonie ulicy Pańskiej, Opialnej Kasztanowej wraz z remontem podjazdu dla osób połączących na wózkach. To jest zadanie, które z obecnego roku przychodzi na rok kolejny, nie uda się go w tym roku zrealizować. Numer 3. Obniżanie krawężników wraz z montażem pasu medialnych przy przejściu dla pieszych na Alei Fosza w rejonie Szpitala Remonta Logicznego z ZMKTK. To jest to przejście, gdzie powstanie właśnie wysepka. Tam od strony Fosza nie mają zburzonego krawężnika. Dalej, budowa podjazdu dla usług przy klasztorze sióstr Norbertanek od strony parkingu oraz przystanku autobusowego MPH. No to jest, chodzi o to, żeby na jednym ze schodów, o ile konserwator wyrazi, prawda, zgodę, iż tylko dnia się uda, powstał zjazd, dojazd do kościoła od jakby strony ulicy Kościuszki i parkingu dla osób niepełnosprawnych. To jest ten wniosek, prawda, tam radny z okręgu, który również popieram. Kolejne, tutaj jest taka literówka, przepraszam, raczej łądowska przez autokorektę niezamierzona. Obniżanie krawędzika przy przejściu dla pieszych na ulicy oczywiście Tulin Wąsowicza przy skrzyżowaniu z ulicą Kałuży. Oraz budowa, kolejne budowa podjazdu dla wózków uniemożliwiających czy umożliwiających jazd na wały rudawy w rejonie skrzyżowania między Małą z ulicą Jaksem. I tu gryzity, oczywiście tutaj też również autokorekta łądowska nam dorzuciła taki pomysł. To tyle. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że za uchwała została przyjęta. Druk numer 322. Referuje panowie pan Łukasz Filipiak. Jest to projekt uchwały w sprawie podziału środków na zadania powierzone realizowane na programu bezpiecznych traktów na 2013 rok. I to jest zadanie do realizacji na 2013 roku w ramach środków, które na zadanie powierzone w ramach programu bezpiecznych traktów. Dopisuje się zadanie. Zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla przedszkola nr 78 do upowszechnienia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego. I realizatorem jest Zespół Ekonomii Oświaty w Krakowie. To jest 600 zł. Już mówię, skąd ta uchwała się bierze. Na zeszłej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie bezpiecznego Krakowa, ale nie rozstrzygliśmy wszystkich środków, ponieważ nie znaliśmy wtedy dokładnej kwoty, jaka jest. Mniej więcej bazowaliśmy na naszych przypuszczeniach. Pomyliśmy się zaledwie o 600 zł, więc tutaj jest uchwała, która te 600 zł zagospodarowuje. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 323, referuje pan Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu środków przeznaczonych na zadania budowy dzielnicy na 2013 rok. Paragraf 1 ustawi ustala się następującą listę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do realizacji na 2013 rok. Punkt pierwszy, montaż wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Królowej Elżbiety w Szkole Podstawowej nr 32. To jest sprawa, o której rozmawialiśmy. Numer 2, montaż słupków uniemożliwiających parkowanie przy ulicy Tatarskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Buczków. I tu jest ramach przebudowy fragmentu z ulicą Tatarską. Chodzi o inwestycję, która jest wpisana już na uchwale tam przebudowy tego fragmentu Tatarskiej. Zgodnie z obietnicą komisja jakby dorzuca tutaj na ten montaż tych słupków, żeby to poszło na 60 a nie na środku Komisji Infrastruktury. Numer 3. Montaż ułatwiającego włączanie się do ruchu pojazdów w miejscu ograniczonej widoczności przy ulicy naprzeciwko pojazdu z posesji numer 101. To jest zadanie, które miało być realizowane w tym roku, nie zostało zrealizowane w tym roku, przypisane na rok przyszły. Następnie montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych lub rozwiązania alternatywnego w celu poprawy widoczności oznakowania na przejściu dla pieszych na Alei Moczegrowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kasztanową. To jest również zadanie, które przechodzi z tego roku, bo nie zostało dokończone. Tam pojawiło się jedno aktywne oznakowanie przejścia. Natomiast drugie przejście tego skrzyżowania jeszcze nie zostało jakby dokończone czy zrealizowane. Kolejnym zadaniem jest budowa azylów na przejściach dla pieszych na ulicy Księcia Józefa w rejonie skrzyżowania z ulicą Załogosia oraz przystanku MPK. To jest rejon słynnego samolotu, prawda? Tam
tam są dwa przystanki, tam są dwa przejścia dla pieszych. To jest często przejście, którym korzystają dzieci idące również do szkoły. I jest taki projekt, aby również stworzyć tam tego typu wysepkę, ponieważ również nam kierowcy wyprzedzają stojące autobusy mimo przeladaru i mimo przejść dla pieszych. I doszło tam do wypadku w tym miejscu. Uważamy, że to rozwiązanie, które przyniesie zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa. Również budowa tego typu azylu na przejściu dla pieszych na ulicy Księcia Józefa Brynie na wysokości byłej spółdzielni Majów Robotnik. Tam również jest taki pomysł, aby w ten sposób poprawić bezpieczeństwo przejścia dla pieszych. Ponadto ostatni z tych tutaj punktów jest montaż szykany, nieużywający parkowanie pojazdów na skrzyżowaniu z ulicy Rokowi z ulicą Dunin-Mąsowicza. Chodzi tak naprawdę o skręt, prawda, z ulicy Dunin-Mąsowicza z Rokowi. Tam często samochody stoją na tym skręcie, uniemożliwiając dobrą widoczność, zwłaszcza osób wyjeżdżających z Rokowi. To jest taki projekt, nie wiadomo, czy się uda zrealizować. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź z ekipu. Słupki raczej nie, napuszczamy takie rozwiązań, żeby osiągnąć efekt ten sam, a zarazem poprawić się. Ułatwić kierowcom życie w tym miejscu. Dobrze, cykl pytań zadaje pan Jakub Markowski. Punktu 5, jak jest przewidywany ten azyl na jakiś tam strzelanie przy samolocie? Nie ma projektu takiego jak tutaj, dopiero będzie to zlecone i zobaczymy. Jest idea. No i bo ewentualnie może bardziej, nie wiem, czy można powiedzieć, że tutaj powiedziała, że ona tam w tych rejonach częściej przyjdzie niż ja, ale no, jeżeli się tam blisko postawi, no to może się to mogą mieszkać to, że nie będą mogli skręcać się, albo będzie utrudnione skręcać wodzie na księżycu. Ja na to odpowiem bardzo prosto. To, czy tam się da zrobić taki azyl i czy to będzie azyl, czy inny rodzaj, czy w ogóle, o tym zadecyduje ZIKI, określając warunki na podstawie ustawy o drogach. Jeżeli się da, to będzie projekt. I ten projekt również będziemy opiniować, tak jak się opiniowaliśmy projekt. Stąd to jeszcze w przyszłości. To jest na razie pobożna lista życzeń, co Rada chciałaby zrobić w tym zakresie. Proszę. No, tam było pytanie, że 70 lat opiniowane, ale są tylko takie, że... A czy to było 70 lat, to są przyrobotnicy takie... Ale przyrobotnicy, no się dopada, ja mam... A samochodzi tak jest fajnie, także... Znaczy, żeby was była jasna, już tych 7 pozycji, jak zrobimy z większym, to będzie chwabura, tak mi się wydaje, proszę pana. Myślę, że nieco więcej da się nie. No dobrze, ale to jest wiadomo. Pan Paweł, proszę od dzisiaj wszystkie pytanie, czy to miejsce na liście ma znaczenie podczas realizacji, czy nie? Nie, tutaj w tym przypadku raczej nie. Ostatni rządzie... Wszystko będziemy dokładnie uzgadniać w momencie, jak będziemy z jakich powiedz na ten temat myśli. Wtedy ustalimy, co będzie do realizacji. Jeszcze jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk numer 324 referuje pan Krzysztof Jakubowski. Skoro dotyczy opinii wszystkich warunków zamierzonych inwestycji prowadzonych rozbudowy zabawienia drogowego nr 4 ze strony podmiotów handlowych na działce 1419-10 z Krzęśle działu drogowym 14 Krowodrza oraz na Stawach w Krakowie. Bardzo wiele. Opinia się negatywnie zamierza na inwestycje prowadzone rozbudowy podmiotów handlowych nr 4 w Krakowie ze strony podmiotów handlowych oraz na Stawach. Uzasadnienie. Zamierzone skala rozbudowy rzeczonego kiosku powierzone w znacznej mierze konotacje na pracę na stawach. Pożądane jest, aby przy chaosie urbanistycznym panujący na inwestor zachował dotychczasową linię zabudowy poszczególnych kiosków. Ponadto przypomnieć należy, że 15 miesięcy temu Rada opiniowała negatywnie koncepcję rozbudowy tegoż kiosku, proponowaną w powiernie mniejszym zakresie. W kwestii kosztów, że teraz inwestor zgłosił prawie o 100% większy zakres niż wcześniej odrzucony. Ale się wygląda nie rośnie w tej kwestii. Kto z Państwa ma jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Druk numer 325 referuje pan Krzysztof Kaczak. Tak? W sprawie zmiany podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone i tutaj tak dalej, jak ta nazwa zadania jest.
się. Taki moc uchwała Rady Dziennicy, wyniec numer... No, no, wszyscy Państwo mają ten problem. Pozwolą Państwo wyjąć do przełomienia ze zadania powierzonego, która zresztą jest taka i dalej. Paragraf drugi. Ustala się następującą listę zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac umotowych, osiedlowej i stronnej infrastruktury sportowej i operacyjnej do wykonania 2013 roku na łączną kwotę 27 500 zł. Remont kotłowni instalacji w tej obiekcie użytkowanym przez EKS i uwolnienie go pod najemców oraz modernizacja tego obiektu na to zgis. Prace remontowe na obiekcie użytkowanym przez KS Zieloniecki i jego podnajemców 5 tysięcy. Zakup niezbędnego wyposażenia dla nas na 4 tysiące. Projekt wojska w szkole podstawowej numer 31 5 tysięcy. Uzasadnienie kwota przeznaczona na wymienione zadanie została dostosowana do wysokości określonych wstępnych zarówno do projektu budżetu. Jest po pierwsze, to pierwsze zadanie pewnie to trochę będzie pytanie do tego pierwszego zadania. Zmniejszyliśmy tą kwotę, cała kwota, która została zmniejszona na zadanie powierzone, została i też tej kwoty, która była w pilotnej uchwale. Może poślij, czy są jakieś pytania i w tej okazji trochę mi się głos zawiesił, bo znalazłem parę takich błędów redakcyjnych, nazwy realizatora brakuje w czwartym punkcie, to są numery uchwały chyba. Proszę Łukasz. Tak, zauważyć, że ta uchwała jest z dużym błędem merytorycznym, a mianowicie kwoty poszczególnych zadań są wyższe niż kwota łączna. Różnica 500 zł, może mało, ale nie jednak jest to powód, że uchwała ta jest prawda, że wymaga poprawki. Po drugie, uważam, że na komisji była mowa o 5,5 tysiąca dla prawda, projektu wojska, przynajmniej ustawie numer 31. Już mamy 1000. Przepraszam, pan Andrzej, już skończyłeś? Tak. Pan Andrzej Hawranek, potem ja się, potem Marcin. Andrzej. Proszę Państwa, ta uchwała, która tutaj nam została zaproponowana, od razu, po pierwsze od razu deleguje prezydentowi 16 tysięcy. Po pierwsze. To druga sprawa. To, co, na co zwrócił uwagę Łukasz, no to jest po prostu bubel prawny, taka jest prawda. Nie odmówię sobie tego radykalnego stwierdzenia. W związku z powyższym ja uważam, że my jako Rada w ogóle nie powinniśmy pracować nad takimi buglami prawnymi i składam wniosek o odesłanie projektu uchwały do uchwałodawcy i zwracam uwagę, że jeżeli termin podjęcia tej uchwały nas będzie gonił, to zarówno komisja będzie zmuszona, zgodnie zresztą z wnioskiem radnych, które tu padały, zarówno komisja będzie zmuszona zwołać posiedzenie nadzwyczajne, jak również pan przewodniczący Rady Dzielnicy będzie musiał zwołać sesję nadzwyczajną. I tutaj postępuję tak naprawdę z wnioskami, zgodnie z wypowiedziami radnych, które padały chwilę temu, żeby komisje pracowały i żeby nie wypuszczały bubli. Taka jest prawda. I stąd mój wniosek. Mogę... To jest wniosek formalny o cofnięcie uchwały do projektodawcy, czyli w tym momencie do komisji. Celem poprawienia, no bo ta uchwała tak naprawdę nie nadaje się do procedowania. No. To głos przeciw. Chciałem zadać, bo zgodnie z procedurą przewidywany głos zostaje przeciw. No zaraz, to się to przeczyta, to nie w przypadku każdego wniosku z głosu zdaje się przeciw. Szanowni Państwo, ja muszę wstąpić interpretację tego paragrafu, bo ten paragraf będzie nas zawsze szczerny i powrót.
czy te punkty wymienione trzeba było wstać przeciw, czy te nie wymienione. Jest tak napisane. Więc, ale mógłby się, że lepiej zapuścić głos za i przeciw. Proszę, kto z głosem za? No ja w zasadzie odmyślił na dwóch. Chcesz coś powiedzieć za... Chcę powiedzieć, że faktycznie Krzysiek, którą dużo mówił na temat innych pracy, a sam się tutaj nie popisał, więc konsekwencją tego... O, myślę, że komisja się nie podpisała, ani Krzysztof, chyba, że komisja się odbyła. Moment, głos przeciw. Tak, tak. Proszę. Przede wszystkim bardzo ten błąd, to rad, wszyscy, którzy mnie krytykują, mają pełną rację, to jest mój błąd, którego nie powinien go popełnić. Tylko na swoje usprawiedliwienie powiem, że bardzo późno dostałem informację wyliczenie, o ile się te środki zmieniły, bo inny jest sposób wyliczenia środków zadań na sport, to jest przede wszystkim uczynnik, i bardzo późno dostałem tą informację, bo to było robione. Ale kiedy bardzo? Chyba w piątek albo we czwartek. O, przepraszam. To nie wiem kiedy. Na pewno nie w piątek. Bo pamiętajcie Państwo, Zarząd Infrastruktury Sportowej odrzucił nam wnioski, nie przyjął wnioski, moment, chcę powiedzieć, odrzucił nam wnioski o przeznaczeniu środków na podłożne jubileum. Jeżeli drugi raz składamy wniosek, który również nie jest uzgodniony, bo jeżeli nie jest... Jest uzgodniony, to z kim? Z dyrektorem działu realizacji inwestycji ZIS-u, z panią dyrektor, i pani dyrektor mówiła, że... To jest sytuacja skomplikowana. Jeżeli za tą kwotę można zrobić jakieś działania, które przyniosą jakiś efekt w postaci jakiegoś poprawienia funkcjonowania tej instalacji, to jest to dopuszczalne. Jeżeli za te pieniądze się nie da takich działań, to wtedy jest niedopuszczalne. No, w tym momencie jest generalnie taka umowa, że czy mamy to zadanie na liście powierzonych, dopóki będzie decyzja Rady Miasta, czy te nasze środki pozostałe na inwestycje. Chciałem sprostować to, co powiedział pan Kwarcia. Chciałem sprostować. I to nie jest głos pani wicedyrektor, czy kierownika działu, czy referatu, tylko głos dyrektora tej instytucji, czyli Krzysztofa Kowala. Można się z nim umówić i spotkać. Krzysztof Kowal nie będzie przyjmował do realizacji żadnych wniosków, które nie pokrywają całości finansowania zadania przez dzielnicę. Mało tego, będzie wnioskował do prezydenta o, że tak powiem, przepadek środków na rzecz budżetu miasta. Także po raz kolejny uważam, że po pierwsze jest to bubel prawny, bo policzenie paru kwot, no to przepraszam bardzo, to jest robota na 5 minut, a nawet jeżeli pan Krzysztof Kowal otrzymał tę uchwałę w piątek, to dzisiaj mamy wtorek, a według słów pani Grażyny, który od 10 lat współpracuje i nie zdarzyło mi się, żeby, że tak powiem, mówiła nieprawdę, otrzymał to wcześniej, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, powtarzam, że jeżeli będziemy taką uchwałę podejmować, to darujemy lekką ręką 14 tysięcy, podbywamy te 14 tysięcy do budżetu miasta i podtrzymuję swój wniosek. Szanowni Państwo, padł wniosek był głos za, pozwoliliśmy sobie na nieco dłuższą dyskusję, żeby każdy radny widział, jaką sytuację mamy do czynienia. Głosujemy wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji i tyle. Szanowni Państwo, kto jest za wnioskiem formalnym autorstwa Andrzeja Hawranka za odesłanie projektu uchwały do komisji celem przepracowania i wniesienia na nowo przed radą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek formalny przeszedł, uchwała wracana do komisji. Proszę ją jeszcze raz udzielić. A ja postaram się, obiecuję, jak najszybciej określić, czy możemy to spokojnie zrobić na następnej sesji, czy będziemy musieli zwołać sesję nadzwyczajną. Szanowni Państwo, Przechodzimy do druku numer 326. Jest to projekt grupy radnych. Referuje pan Paweł Kowalski, tak? Tak. W sprawie ustalenia zakresu realizacji zadań z 5 i 6 części chodniki ujętych na liście rankingowej zadań w zakresie prac remontu dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok. Ustala się zakres realizacji zadań 5 i 6 w części chodniki ujętych na liście rankingowej zadań z zakresu prac remontowe dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok w punkcie 5.
punkcie 5 zakres zadania obejmuje remont peronu przystanku przy ulicy 28 Lipca. W punkcie 6 remont przystanku przy ulicy Kasztelanckiej do wysokości się pozostałych środków. Uchwała podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady. Woli wyjaśnienia zgodnie z otrzymaną prośbą z ZIGIT-u o wskazanie zakresu realizacji tych zadań podwodnych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski? Proszę Pan Andrzej Kopalny. Proszę Państwa, jestem radnym dzielnicy 7 od 10 lat. Właśnie niedługo albo już się była, albo za chwilę będzie 10 rocznica. Dobrym zwyczajem tej dzielnicy, jako jednej z niewielu w mieście, i za co byliśmy chwaleni zarówno przez jednostki nadrzędne, jak również przez jednostki współpracujące, było to, że w dzielnicy 7 działało się planowo, systematycznie, nie ad hoc i nie po kawałku. Czyli jeżeli podejmowaliśmy decyzję o remoncie jakiejkolwiek drogi, jakiegokolwiek chodnika, to był robiony określony odcinek, a nie na zasadzie, tak jak tutaj jest napisane, przy przystanku autobusowym, przy przystanku przy ulicy 28 Lipca. Mało tego, dobrym zwyczajem tej dzielnicy przez 3 kadencje, w których uczestniczę... Remont peronu przy przystanku. Przy przystanku, tak. I fakt, peronu przystanku. Przepraszam, ale ja panu nie przeszkadzałem. No to ja tobie nie przeszkadzałem. Remontu przystanku. W każdym razie dobrym zwyczajem było to, że się realizowało zadania z ustalonej listy, że się je realizowało w całości. Nigdy, nigdy w tej dzielnicy nie było sytuacji takiej, przynajmniej ja sobie nie przypominam przez 10 lat, że jakiś radny postanowił, że będzie remontował 1/4 chodnika przed swoim oknem i 2/4 przed oknem sąsiada. A ta uchwała idzie wbrew temu, mało tego, dołącza do niechlubnych tradycji pozostałych dzielnic miasta, gdzie takie sytuacje miały miejsce i które były przez to piętnowane. Ja osobiście nie zgadzam się, żeby dobry zwyczaj, dobra tradycja dzielnicy 7 była w jakiś sposób, no nie wiem, dla mnie zupełnie niezrozumiały, wypracowana przez ileś kadencji, była w jakiś sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały, łamana. Tylko tyle i aż tyle. Ja może odpowiem, tak, to nikt nic nie łamie. Jest to uchwała podjęta zgodnie z otrzymaną prośbą z ZIGIT-u o wskazanie zakresu realizacji tych zadań. Nigdy, i pytałem nie dalej jak dzisiaj pani dyrektor Niedziałkowskiej, ZIKIT nie wnioskuje o to, żeby remontować fragment chodnika, tutaj tak naprawdę obejmujący peron przy ulicy 28 Lipca. Dalej nie zrozumieliśmy się tutaj w odpowiedzi. Zgodnie z otrzymaną prośbą ZIKIT-u musieliśmy wskazać zakres zadania. I zakres miał zakres być... Zakres, miał mówić ile... ZIKIT nie wnioskował, że to tu kawałeczek, tu kawałeczek. Zakres zadania. Więc zakresem zadania jest zrobienie peronu przystanku, bo to jest pilna sprawa na 28 lipca. I resztę według listy, resztę chcieliśmy wykonać do wysokości posiadanych środków chodnik ulicy Kosztelanckiej. Łukasz, Paweł Marcin, Łukasz. Tylko takie pytanie mam, bo z tego co powiedziałem, prawda, środki, które są pozwalają na realizację jednostek dwóch zadań. Czy nie lepiej po prostu nie może było realizować jednostek zadań, a drugie się do niej w przyszłym roku. Dlatego no jest to takie trochę rozdrabnianie się, rozmienianie na drobne. No, po prostu uważam, że nie ma. Wycena przystanku na 28 lipca jest 9 tysięcy złotych. Zakres zadania 5, czyli 28 lipca, przekracza środki, które aktualnie dysponujemy, więc musielibyśmy inne zadania po prostu realizować. Odwrotnie jest, chyba środki kasztelańskie przekraczają, tylko chciałbym... Proszę sprawdzić. Znaczy, Paweł, proszę. Ja rozumiem, że na 5 miejscu jest ulica 28 lipca, bo nie pamiętam, a na 6 kasztelańska, tak? W tej chwili. I w takim rozumiem, jeżeli tutaj jest taka sytuacja, jak mówisz, że 28 lipca przekracza środki, czyli rozumiem tą drugą uchwałę, która mówi o etapowaniu,
że rozumiem, że powinniśmy zrobić, ale dobrze, teraz robimy peron, według mnie robimy peron na 28 lipca plus tyle, ile nam starczy środków, a w następnym roku kończymy 28 lipca i idziemy do pozycji 6. Ja bym tak to rozumiem, wtedy jest logicznie. Znaczy ja to tak. Tak mi się wydaje. 28 listopada trzeba zrobić lipca. Natomiast... Czyli mówię, że zaczynamy ją i robimy do wysokości środków w danym roku. Nie, ja mówię, jak ja bym to widział, prawda? I to jest moje zdanie. Tylko ja się wyjaśniłem. Dziękuję. Mi się o tyle wydaje sensowne robienie tego przystanku, no bo przystanek jest siłą rzeczy no, takim najbardziej uczęszczanym miejscem, więc to dla mnie to jest logiczne, że tak 28 lipca, no to...